imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Dzisiejsza 12. Niedziela Zwykła zaprasza nas, abyśmy patrząc się w stronę Ojca Niebieskiego dostrzegali również niezastąpioną rolę naszych ojców, naszych tatusiów. W ich intencji pragniemy tę dzisiejszą przeświętą niedzielną ofiarować, prosząc o siłę, odwagę dla nich w pełnieniu ich zadania i ich powołania. Moi kochani, na początku tej najświętszej ofiary przeprośmy dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrawiać skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się stawiać za swoim ludem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Ale bowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia. Albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Rzekł Jeremiasz: słyszałem oszczerstwo wielu, trwoga dokoła. Donieście, donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może da się zwieść, także go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstwę na nim. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce. Dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Dobroci Twojej, wysłuchaj nas, Panie.
swymi więźniami nie gardzi. Niech go chwalą niebiosa i ziemia, morza i wszystko, co w nich żyje. W dobroci Twojej wysłuchaj nas, Panie. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie. Grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży. Łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia,
Odwaga bycia chrześcijaninem, odwaga bycia Chrystusowym uczniem to od początku chrześcijaństwa nie lada wezwanie i zaproszenie, jakie kieruje do nas sam Jezus Chrystus. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Bóg zwraca się w tych słowach wpierw do swoich najbliższych uczniów, towarzyszy Jego drogi, którzy poprzez ten nakaz stali się apostołami, czyli posłanymi, aby wypełnić misję swego nauczyciela. Nie było takiej chwili w historii Kościoła, w której by nie byłoby przeciwników prawdy Chrystusowej, gdzie nauka mistrza z Nazaretu nie stawałaby się znakiem sprzeciwu wobec tego świata i jego wartości. Przybierały one różne formy, ale one zawsze były, są i będą, jak długo będzie istniał świat, a w nim nieustanna walka między dobrem a złem. Za jedną rzeczywistością stoi autorytet samego Boga, a za drugim zło, szatan. Człowiek powołany do życia w relacji z Bogiem, do miłowania, do dobra, czerpie z niego siłę, moc do walki ze złem. Człowiek stoi gdzieś po środku rzeczywistości tej walki i wołany jest nieustannie przez Boga, aby podejmował ten codzienny wysiłek wyboru Boga, jego wartości, przesłania, jakie niesie ewangeliczne świadectwo życia Jezusa tu na ziemi. Ewangelia Chrystusowa niesie dla człowieka żyjącego w tym świecie nadzieję. Jaką treść zawiera ta nadzieja? To, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Przed człowiekiem wiary roztacza się wizja wieczności, tego na zawsze przebywania z Bogiem, ze świętymi i z żywym, triumfującym Kościołem naszych braci i sióstr. Ale to niebo zdobywamy tu na ziemi, gdzie musimy codziennie, osobiście, świadomie dokonywać wyboru Boga i Jego wartości. Jezus mówi do serca każdego z nas: nie bójcie się. Nie bójcie się ludzi, bo przecież do nich posyłam was z dobrą nowiną. Z czego zatem rodzi się lęk w człowieku? Wydaje się, że jest w nas czymś normalnym. Wyraża pewne nagromadzone w nas emocje. Przeciwieństwem lęku, strachu w nas jest odwaga. Odwaga to sztuka obiektywnego patrzenia na niebezpieczeństwa. Człowiek odważny boi się, ale jest silniejszy od swojego lęku. Potrafi podejmować słuszne, konieczne działanie także wtedy, kiedy naraża się na cios, zranienie czy stratę. Odpowiedzialni rodzice wiedzą, że prawdy Boże są niezmienne. Zatem nie boją się w imię miłości do swoich dzieci upominać je, nawet wówczas, kiedy one są już, jak powiadamy, na swoim, mają swoje pociechy, podejmują decyzje czy wybory codzienne, bo miłość jest kluczem do serca człowieka, który eliminuje lęk. Jeżeli błądzę, podejmuję szalone decyzje, nieoparte na prawdzie Bożej, to każdy miłujący rodzic będzie prawidłowo interweniował. I nie będzie się lękał nawet, kiedy zostanie nazwany starej daty, nieznający się na rzeczach i tak dalej. Skąd my to więc znamy? Utarte schematy myślowe, bojących się stanąć w konfrontacji z prawdą. Prawda zawsze wymaga od nas wysiłku,
aby bronić jej w sobie i bronić w innych. Czy nie pozwolić sobie w naszych relacjach na kompromisy, gdzie prawda obiektywna jest jedyną racją. Nauczyciel, który od dzieciństwa odkrywał swoje powołanie, wie, że nie jest tylko przekazicielem wiedzy, ale wychowawcą, odpowiedzialnym za przekazywanie prawdy. I kiedy spotyka się z rzeczywistością, iż prawda obiektywna jest znieważana poprzez kłamstwo, które się legalizuje, to mówi zdecydowanie nie. Może przepłaci za to swoją karierę, ale nie przepłaci nieba za pójście na układy, tak zwane półprawdy, czy przemilczanie zła, które wkrada się w budynki naszych szkół, uniwersytetów, naszych domostw, miejsc pracy, wszędzie tam, gdzie człowiek ma zadanie tworzyć klimat miłosny oparty o rzeczywistość prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa. W każdym zawodzie i powołaniu człowiek realizuje miłość do Boga i do człowieka. Wydaje się to bardzo klarowne i łatwe do spełnienia, ale na drodze realizacji tej prawdy stoi sam człowiek, ty i ja. Co jest w nas albo obok nas, co buduje przeszkody w zrobieniu tego zdecydowanego kroku pójścia na całość drogą Ewangelii? To moje nieposłuszeństwo. Nade wszystko samemu sobie. Albo odkrywam, że jestem kimś wyjątkowym w oczach Stwórcy, że jestem przez Niego kochany, że ta Jego miłość bez granic ofiarowała za mnie grzesznika, swego Syna Jezusa, który dla mnie umarł i zmartwychwstał i żyje i jest Bogiem żyjącym. I to jest fakt, który daje mi odpowiedź, że moje życie, które musi mieć klasę, klasę ucznia Chrystusowego, dziecka Jezusowego, albo podążam za Nim, za moim Bogiem, a to podążanie to na całość, na wzór Syna Bożego. Albo nie stanowię nic, o nic nie zabiegam. Moje życie to krótka przygoda zwykłego zjadacza chleba, który nie tęskni za niebem, za Bogiem, za człowiekiem. Moi kochani, przed nami trud dawania świadectwa i to świadectwa pięknego, jakim jest sam człowiek. Najpierw odkryć to w sobie, aby potem być prawdziwym świadkiem wiary wobec innych. Jezus się tego dopomina. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się nie zaprze przed ludźmi, zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Amen. Moi kochani, wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który do Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie.
Amen. Z ufnością i wiarą zanośmy do Boga nasze modlitwy, bo wiemy, że Jego wola kieruje światem, a Jego opatrzność czuwa nad nami. Módlmy się za Kościół Święty, aby zawsze wiernie głosił Chrystusową prawdę, nie bacząc na cierpienia i ofiary. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich wyznawców Chrystusa, aby nie lękali się przyznać do swego Pana wobec ludzi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za prześladowców Kościoła, aby w imię tolerancji i dobra społecznego szanowali prawa ludzi wierzących. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ludzi cierpiących z powodu swych przekonań, aby nie ulegali kompromisom, a ich postawa ukazywała wielkość ducha ludzkiego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, aby Chrystus przyznał się do nich przed Ojcem swoim, który jest w niebie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas wszystkich, abyśmy wśród cierpień i trudności życia nie utracili nadziei zwycięstwa i nie zdradzili prawdy objawionej przez Boga. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże Ojcze, Twoja wola kieruje losami ludzi, a Ty dajesz wszystkim siłę wytrwania wśród przeciwności. Wysłuchaj nas i spraw, abyśmy nie bali się służyć prawdzie objawionej przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Módlcie się, siostry i bracia, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, przyjmij ofiarę uwielbienia i przebłagania i spraw, abyśmy oczyszczeni jej mocą mogli Ci ofiarować naszą szczerą miłość przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Prosimy Cię, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Moi kochani, chciałbym podziękować Wam za Waszą obecność, tych wszystkich, którzy korzystają z tej transmisji mszy świętej celebrowanej w katedrze imienia Jezus z Chicago. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich drogich ojców w dniu dzisiejszym, zapewniając o naszej modlitwie i pamięci. Również prosić Was, moi kochani, abyście pamiętali w swoich modlitwach o żyjących i zmarłych ojcach. Za chwileczkę udzielimy specjalnego błogosławieństwa i prosimy o to, aby je przyjąć, aby zachować jako dar
od samego Jezusa Zmartwychwstałego. To jest okazja również, aby poprzez te media społecznościowe pozdrowić wszystkich wiernych Bazyliki Świętego Jacka, pozdrowić tych wszystkich, którzy dzisiaj nas oglądają. Jestem całym sercem przy Was i proszę, abyście tę naszą modlitwę przyjęli z radością. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Bóg, który jest źródłem wszelkiego ojcostwa i wzorem Ojca, niech błogosławi ojcom, aby dawali swoim dzieciom pierwsze i stałe świadectwo wiary, słowem i przykładem. Niech ojcowie zawsze trwają w dziękczynieniu razem ze swoimi dziećmi i radują się z ich miłości, rozwoju, świętego życia. Postępując zaś w świetle wiary, niech dojdą do obiecanego szczęścia wiecznego przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi, strzeże i umacnia Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą.